Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, bardzo miło mi was widzieć. Kolejnego dnia, kolejny poranek. Dla mnie poranek, oczywiście dla was jak zawsze popołudnie, czyli mam nadzieję, że jesteście po dobrym obiadku. Ja dzisiaj mam spaghetti bolognese, jestem bardziej niż pewien, chociaż dzisiaj jest piątek. Będę musiał przekminić to. Dobra, moi drodzy, lecimy. Skillwheela mam otwartego po lewej stronie. Proszę was, moi drodzy, ja już czasami w komentarzach się udzielam, wczoraj się udzielałem, naprawdę nie wprowadzajcie w błąd podając Skillwheela do dzikich hord, bo to jest naprawdę błędny Skillwheel, nie jest błędny, on jest dobry, ale od wersji 3.0, czyli od dzikich hord, tak jak w większości podajecie, to podajecie właśnie Skillwheela do dzikich hord, a możecie tym samym tylko wprowadzić w błąd kogoś i to niekoniecznie jest potrzebne. Jezu, jaka to jest piękna muzyka, ja pieprzę, już mam orgazm, Pięknie to wygląda, dobra. Tutaj mieliśmy chyba delikatne problemy z wojskiem. Tak, i z wojskiem, i z ołtarzem życzeń. Teraz tak, przyjacielu, czy masz tutaj... O właśnie, masz. Dokładnie to, czego potrzebowałem. Myślę, czy nie zrobić tutaj wabika, ale to za momencik. Takiego wabika łamanego na zbieracza. Skoczmy tylko tutaj, zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Ile ten wabik mógłby wyzbierać sobie tutaj, bo tu jest jakaś siarka, tu są jakieś grępliny. Szczerze, no mógłbyś troszkę pozbierać tutaj, gdybyś tak zastanowić na ten temat. Ja też widzę tutaj sporo boostów, które mógłbym pozbierać po prostu sobie bohaterem, Zephyrem. Ale szczerze powiedziawszy, Zephyrem to bym chętnie wrócił. A tutaj po prostu zrobił czujkę małą jakąś, która będzie po prostu tutaj stacjonować gdzieś mi w okolicy. Fajs czy Alastor? Alastor, co ty posiadałeś tak swoją drogą? Talenty magiczne. Co to było? Okej. Okay. Jak będzie, że jesteś ty, panie Alastorze. Zbieraj mi tu jakieś kamyczki. Co my tutaj jeszcze mamy? O, tutaj jakieś ognisko. No, troszkę tego będzie do pozbieractwa. Wrażliwość. Tak, ja mam świadomość tego, że i kuźnia artefaktów, i sprzedawca artefaktów to są bardzo ważne budynki w tym zamku. Ale. Potrzebuję chwilkę czasu. Chciałem kopalnię pierdolniczków? Nie, nigdy nie zdobyłem. Dobra, to wiecie co robić. Skończmy turkę. Wróg może mi nadjechać, jeżeli się nie mylę, to jest oczywiście ta mapa, którą znamy z... Hornet Demony. To jest ta mapa, którą znamy z oczywiście kampanii Markala, tak? Gdzie Markalem po prostu tutaj walczyliśmy i zdobywaliśmy srebrne miasta. Więc wszyscy myślę, że to znamy dosyć dobrze. Nie mamy wiele wojska. Mamy zapalającą balistę, ale to też nie jest jakoś mega dużo. Możemy sobie przywołać żywiołki. Zwykle bywają przydatne. O, Shipkens. To sobie daj Defenda. Podlecisz? O, do kota podejdziesz mi. Araksha Masaha Arasa. Dobrze. Jakiś śmieszny czar. Wiem, jakim śmiesznym czarem mogę cię uderzyć. Hihi. Kupa śmiechu. Jebut. A ten żywiołek powietrza jest szybki. To znaczy inicjatywę mam bardzo dużą. Defend, wait. Szczelaj. Ty masz brak kontrataku, przyjacielu? Szampańsko. Kotecek. Jeps. Porobieni. Porobieni, moi drodzy. Magiczne zwierciadło też jest potrzebne, rzemieślnik też jest potrzebny, obydwa są w zasadzie potrzebne. Zobaczmy to. Krąg zimy. Dobrze. Tutaj już będziesz mógł zbierać moim drugim bohaterem. A my sobie zajedziemy w tę stronę. Ty wiesz co robić. Zbierz sobie jeszcze to, tu jest jakiś szkieletor. Aha, i tu jest to drugie wyjście, zakładam. Pamiętam, gdzie był trzeci zamek. Tutaj? Czy tutaj? Tutaj był chyba trzeci zamek, nie? Jakoś tak to szło. Nie pamiętam do końca, wybaczcie. Tu, kurwa, jaka to jest muzyka, ja pieprzę. Może stocznie zrobić w tej mapie? Już myślałem. A nie, powietrzny okręt to nie jest stocznie. Halo, halo, Ignacy. Nie zapędzaj się, tak? Ile tu masz jednostek? Aha, wszystkie. Spoko, w ogóle nie ma problemu z obroną w takim razie. Skoro możemy mieć tu wszystkie jednostki, możemy się bronić jakimkolwiek bohaterem, bo
wiadomym oczywiście i znanym faktem jest, że są to nieumarli, którzy morali nie mają, więc nieważne jaki bohater będzie nim przewodził, nie ma znaczenia. O, 6 pierdolniczków. Czy to oznacza giganty? Ładnie, kolosy. Bardzo dobrze. Bardzo sprawnie. Jestem zadowolony. Cóż tu za czar się znajduje? Osłabienie. Okej. Okay. Są smuki. Tu jest drewno. Zbieraj. Też będziemy musieli to oczywiście przyjść na pewno naszym bohaterem głównym. Bo tych buścików tutaj troszeczkę będzie na mapie. Zważywszy na to, że na poprzedniej mapie troszeczkę ich olałem. Bo też skupiłem się na nieco innych rzeczach. Słuchajcie, jesteś tu, gdzie chciałem, żebyś był. To jest odblokowane, więc możemy sobie teraz jeszcze tutaj podejść i troszeczkę podkraść tego, co tu się znajduje. Aha, ty cały czas ty mi proponujesz pewnie to samo. No, jeszcze mi rakszasów ulepszonych proponujesz. No, ja bym się najpierw zrekrutował. To są właśnie dwie szkoły, tak? Część osób twierdzi, że powinno się ulepszać jak najszybciej. No, ja jestem raczej zwolennikiem teorii, że wolę mieć więcej jednostek, które potencjalnie mogę ulepszyć w przyszłości, niż po prostu na gwałt ulepszać. Ale każda ze szkół jakby ma tutaj, myślę, że racji sporo, tak? Ja wychodzę z założenia, że no lepiej to działa jednak, kiedy ma się więcej wojska i po prostu je możemy ulepszać. Dobra, dżiny. To jest moja teoria. Nie mówię, że ona jest prawdziwa, mówię, że jest moja. Prawdziwa. Co to znaczy prawdziwa, nie? Zadajmy sobie to pytanie wszyscy. To i tak się przyda, i tak. Aha, okej. Okay. Całkiem sprawnie. Myślę, żebyś to sobie kupił jeszcze. Tych możesz przegonić głupków. Zostaw ich. Nie no, te kopalnie trzeba otworzyć, no. Za bardzo przydatna jest. Tym bardziej używamy tego zarówno do rekrutacji, jak i do ulepszania budynków, więc no w ogóle nie ma co tego odpuszczać. Mi się wydaje, że zbiliśmy przynajmniej tydzień głupoty. Niepotrzebnie. Tym bardziej, że mam świadomość... Z czego ja mam świadomość, Ignacy? Nie wiem, gdzieś straciłem wątek. Kurczę, od wczoraj mam jakieś takie głupawe dni. O, dużo. Gdzie to zrobić jakoś, żeby dużo nie stracić? Gdyby zrobić to nieco inaczej, tę bitwę. Dobrze, ja wiem, że jest tydzień głupoty. Gdyby zrobić tę bitwę nieco inaczej, to znaczy wykorzystać w końcu te taktyki, o których mówicie mi tysiąc razy, a ja o nich zawsze zapominam. Piąchaj za 190, 165, 228, no. Jeden dżin, dobra. Z bloku dziadka. I tym sposobem oszczędzamy te bardzo ważne i cenne jednostki. Nie wiem, czy to był dobry ruch. Ale trochę się odsunęło. Okej. Klozeta bij sobie. No problem jak dla mnie. Wiem, że teraz Kolosus jest w stanie dojść do niego. Jest. Strepa mu dawaj. To jest też dobry człowiek, wpierdol. Yeah.
Dawaj, Rakshasa Marasa. Nagi są zawsze na propsie. Możesz teraz odejść. Z prostej. No i zamknij temat. W sumie okej, szkoda tylko kapsli, nie? A przynajmniej wydaje mi się, że oszczędziliśmy sporą część strat. Którą moglibyśmy dostać w tej bitwie, więc jestem zadowolony. Może Rakshasów ulepszmy. A nie staćmy teraz. 10 kafli? 8 kurwa kafli? To dobrze was popierdoliło już. Czy temu trzeba zaraz zrekrutować armię i niech on tu po prostu czyści, nie? Najzwyczajniej w świecie. To są dwie kopalnie rudy. Tak, pamiętam ten motyw. To były trzy kopalnie rudy aż. Tak. Już pamiętam wszystko. Ja już wszystko wiem, moi drodzy. Wszystko. Horda cerberków. Dawaj tu, przyjacielu. Tak, i to był ten piekielny biomidło. Ciężko się nie zgodzić, co? Że brzmi zajebiście. Dawaj. Cudnie. 8 zabijesz, tak? 121. Łup. Tego sięgniesz? Chyba tak. Dobrze, jeszcze masz szczęście, dobrze. Blokuj dziadygę. Strzałem! Jasne, pięknie. 4 obrażenia. Obraźmy cię bardziej. Dobrze, i obrażony. Pięknie, porobienie. Jeden gargulec straty, w sensie, rewelacja. Cóż tu za kopalenki jeszcze są? Różne różnice z tego, co widzę. O, jakaś prosta rtęć, prosta siarka, czy rtęć, pierdolniczki, no i dokładnie o to mi chodziło. Prostszy biomidło, nie musimy się bić z tonami zombiaków. Przyjacielu też by ci się przydało woja trochę, żebyś tu mógł trochę więcej poczyścić, tu jakieś zombiaki są. Może mnóstwo arcydiabłów to niekoniecznie jest jakiś tam mój target, ale coś intrygującego tutaj? No cały czas to. Jaki jest w ogóle mój cel misji? To jest Al-Safir? Nie. To też nie jest. No dobrze. Pojedźmy was. Pięknie. Niczego nie straciłeś. Jestem z ciebie dumny. Grupa arcydiabołów. Ale mnie bardziej jara to, szczerze mówiąc. Aha, i to jest przejście przez czarty, dobrze. Tak szczerze, to... Ubij mi towarzystwo. Masz całkiem sprawną armię już do walki, jak na moje. Niestety wydaliśmy na to w piździu hajsu, ale... Ale myślę, że to będzie tego warte, bo teraz tam Alastor może spokojnie, fajnie parę rzeczy poczyścić. Dobra, dwa klozety przyjmę straty. Jest kopalnia pierdolniczków. Czyli nasza operacja magildowa nie zostaje wstrzymana. A, jest sukuby.
Nie lubię takich bitew, bo one są jakby bardzo dewastacyjne, ciężko mi znaleźć słowo. Wyczerpujące dla naszej gospodarki, ekonomii, bo jakby pozbywamy się żołnierzy, tak? Którzy tam docelowo w przyszłości mogli być przydatni. Z tego nie do końca lubię. Jakby muszę z tym żyć, nie? Więc... Ale wolę, kiedy uciekają sukuby, a nie walczą. Tak szczerze mówiąc. Mhm. Nie pamiętam to miejsce. To był teleport chyba, nie? Wtedy. Czy wyjście z teleportu chyba to było. Strasznie dużo artefaktów z tego, co widzę. Tak, no i oczywiście garnizony, zamki, etc., etc. Co, zaryzykujemy? Wjazd na chatę? Spróbujmy. Może Anusz Widra znajdziemy wroga, że tak powiem, off guard. I cepniemy mu łatwe miasto. Strzelcy za to, żeby zdobyć budynek do ogarów? No, nie jara mnie to. To już prędzej, bo tu jest jakaś kopalnia rudy i inne tego typu pierdy. Znaczy... W sumie i tak wszystko trzeba ulepszać i tak, więc... W dużej mierze arcymagowie są spoko, będą mieli kulę ognia, czyli jakiś tam AOE. Znaczy ich magiczna strzałka i tak jest spoko, jeżeli o to chodzi. Ojeju. Znowu mnie to wstrzyma w skill wheelu bardzo. Bardzo nie chciałem tego, bo ja mam ograniczony dosyć skill wheel, jeżeli chodzi o level. 29 poziomów aż potrzebuję. I teraz, jeżeli nie trafimy nigdzie jakichś fajnych chatek, to możemy mieć problem z osiągnięciem 30 poziomu, nie? Bardzo duży problem, nawet bym powiedział. Tak łatwo? No co to dalej, chociaż tu macie, no i ratusz. I same zombiaki. Okej, ciekawe. Dziwnie, ten komputer pogrywa sobie. Tutaj ma zabrane tartaki. No to zaczekasz do końca tury tam, nie? Jest jakiś taki bardzo pasywny ten komputer. Muszę przyznać. Podskocz tu. Kryształowa Dolina. Widzę jedną... Dwie kopalnie? Opuszczona. Opuszczona. Za furiami. Tu jeszcze jakieś cyrbury. Dobra, wróć sobie tutaj zatem, przyjacielu. Co? Czego wybronicie? Aha, pasa żywiołów. Mówię takie głupie. Skończmy turę. Jedź, przyjacielu. Dobra, możesz to obskoczyć, będziesz miał więcej ruchu, morale w następnej bitwie. Same dobre rzeczy. Dobra. Aha, i ty jeszcze bronisz kopalni pierdolniczków przy okazji. No dobra. Kim ja jestem? No to po kolei, no to co, dżiny? Się nie narekrutujemy, ale okej. Okay. Mamy ile teraz? 10 kafi dziennie? 8, zapomniałem, rację. Coś tu jeszcze znajdziesz ciekawego? O, to jest fajna rzecz. To w ogóle ten zestaw Sari i Sura jest zwykle dosyć fajną rzeczą. Mam nadzieję, że nie masz zamiaru iść przez wrogów? Nie, nie masz, dobrze. Tutaj coś możesz... Aha, jeszcze... No, mrowie. Horda, hydry z głębin, dobra. Ty wyjedź tu, przyjacielu. No, taka bardzo chillowa jest ta mapka, jak póki co. Tu jeszcze przeskoczysz. No, tutaj na spokojnie. Może nic nie ulepszajmy jeszcze, bo... Jest dużo rzeczy do zrekrutowania jeszcze. Magowie są już chociaż. Przede wszystkim kilka tam mamy elementów do ulepszenia jeszcze, więc to jest tam zawsze jakoś kosztowne. Spodobałbym jeszcze Mag Guild. Maksymalny limit. No, Rakshasów jeszcze nie ulepszam, bo najzwyczajniej w świecie mi nie będzie nas stać na to ulepszenie potem dalej. Choćby byli bardzo przydatni ulepszeni, nie ukrywam. Daj mi grempliny, daj mi dżiny.
golemy załóżmy. No już ta armia zaczyna się powoli jakoś tam układać w coś miłego. Czekaj w sumie jeden dzień. Tu wiesz gdzie jechać. No tak chillowo, bardzo chillowa mapka. Aż bym nie spodziewał na tym poziomie trudności już na tym etapie, bo jesteśmy bądź co bądź w ostatniej kampanii, więc... Szczerze liczyłem na coś trudniejszego. Dobra, no wojsko całe posiadamy. Tylko, że jest koniec tygodnia, do... Powiedz, że uciekacie. Okej. Siedmiu dżinów. Mam nadzieję, że to wszystko. No, ale pewnie nie wszystko. Znając świat. No musisz tu wlecieć, przyjacielu, bo inaczej nas to strzela. Biedne te dżiny są, co? Chociaż w sumie to dobrze wyszło, bo teraz on może kopnąć tego dżina i dżin nie dostanie więcej obrażeń. No to możesz podejść mu strepa jeszcze przywalić, więc spoko. I tak dużo dżinów straty. 6? O i więcej. 8 nawet. No właśnie, to sporo. Weź hajs. I też. No jakieś tam pierścień witalności. Niby miło. Aha, i tu jest chyba stocznia, tak? Coś takiego tu było chyba. Zbierz jeszcze tak, zbierz tak. Pojedziesz ich? No pojedziesz, no. Damy ci odkrywanie na przykład. O, coś jeszcze pilnego, istotnego, najgroźniejszego. O, to jest fajna rzecz. My sobie skończymy turę, ale mam sporo zasobów. Może nim podejdę do faktorii handlowej, która jest w sumie obok. Trochę sprzedam, bo tego drewna to mi naprawdę aż tyle potrzebne nie będzie w całej rozgrywce. Spokojnie tyle mogę sprzedać, kamienia zresztą też. Jeżeli chce się ciupkę podrekrutować, to tak z 20 tego też mogę sprzedać. Pierdolniczków to może tyle. Mamy sporo cashów, a zaraz jest rekrutacja i mogę sobie wziąć full armię. To masz jeszcze większą armię ode mnie, no dobrze. Faktycznie masz tego dużo. Okej, to już jest groźne. To zaczyna być groźne. Dobra, jedź tu. Na tej mapie jest sporo różnych boostów i buścików, więc... Przede wszystkim wiecie, fakt tego, że odcinamy wroga od tych surowców, armii i wszystkiego jest dla mnie najważniejszy. Serio? Coś musimy tracić w takiej walce? Może na odwrót tutaj kotecka? I troszkę jeszcze inaczej przestawimy was. Może coś takiego byśmy zrobili? Albo o tak. Coś takiego? Klon twój. O, slow, miło. To w ciebie. 11 bierz, 340. 238. No to sprawa jest dosyć prosta. Teraz kotecek. Bang. Sięgniesz go. Dobra, luzik. No to dawaj mu strepa. Jeps. Miło. Kozak. Wracaj do zamku.
coś. Ulepszymy może rakszasów. Czy tytany? Rakszasów. Spróbujmy rakszasów ulepszyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mhm. Skończ turkę. Dobra, dawaj, 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 przyjacielu. Ulepsz mi rakszamasarasów. Dzień zaczekamy, czy nie? Mamy już lwy, nie? Więc to już naprawdę nie wki pierdział. No jest dobre. Mnóstwo ciortów. Tędy nie przejdziemy, nie? Chyba żebyśmy tędy się jakoś przebijali. No przez te czarty myślę, czy się nie przebijać. Słuchajcie, zaczekajmy. Wyrekrutujemy max armii. Nawet myślę, że zaczekamy z 2 dni. Bo bym zaryzykował stwierdzenie, że może się nam bardziej przyda zrobić coś takiego jak... Nie wiem, czy komputer się w ogóle nie rusza? Jak ulepszenie tytanów. I po prostu wyjść już z pełną ulepszoną armią. Wtedy można się bawić więcej rzeczy już, nie? Ej, naprawdę mam wrażenie, że komputer jakby się nie ruszał na tej mapie. Raz tyle, co oni tam wyskoczyli, to było w sumie wszystko, co widziałem jego ruchu. Aha, i to jest drugi teleport. To bronią dziewice. No, szczerze powiedziawszy, zaczekajmy. Spróbujemy zrobić sobie ulepszone tytany i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Chociaż budynek do nich zacznijmy. Jesteś w stanie ulepszyć? A, nie jesteś. Alastor, zbiera jakikolwiek cash, jesteś w stanie znaleźć. Spróbuj się przeteleportować. Tu? Okej, okay, niech będzie. Tu są jakieś kopalenki proste. O, sakwa bez dna, to jest fajna rzecz. Tu jeszcze możesz podbić. Zaczekaj jeszcze jeden dzień. Może chciałbym, żeby jak oni będą wychodzili, to żeby już wychodzili z sensowną armią po prostu, no. No. Można. Spróbuj teraz tu podejść. Tego chcemy. Spróbujmy, może uciekną. Kurwa, serio? Jakim co ty wy tyle tracicie? Patrzcie, nie mogę tego złapać w ogóle. Dobrze. Dawaj temu. Głupi ryj. Pięknie, dwóch blokujesz. Tak to się robi. Tego dawaj. Skurwysynka małego. Dobrze. Mhm. Niestety jest szybszy ode mnie znów. Dawaj tu. Niestety. Dobrze. Papa, przyjacielu. Najlepszy rzemieślnik, jeżeli już cokolwiek. Pogoń tych głupków, bo to już są głupki. Takie największe. Znów te posterunki przystani mi dają, jakby to naprawdę miało coś znaczyć. Jakoś bardzo zmienić moją sytuację. Nie wiem, możliwe. Wybronić jeden mocy. Kurde, no ta walka z tymi niszami jest... Ja tylko na nich tracę, no. Nic nie zyskuję, a tylko tracę. Najczęściej. Znaczy, na kilka fajnych artefaktów dostałem, nie odmówię, ale... Kurwa, serio. Nie, no to jest w ogóle do dupy walka, po chuja to robię, to nie wiem.
Nie wiem, moi drodzy, ale wiem jedno, bo patrzę na mój stoper i widzę, że mamy 30 minut materiału już, idzie dosyć powoli, czyli taka dosyć, można powiedzieć, mapka frywolno lekka, o tak, możemy ją ładnie sobie nazwać. Nic specjalnego się na niej nie dzieje, poza jakimś tam ekspieniem, boostowaniem się i tak dalej, więc zobaczymy, co będzie jeszcze w następnym odcinku, potem podejmiemy jakąś decyzję, bo jeżeli ona ma być taka faktycznie zbieracka, to może wam po prostu udaruję sobie, ja sobie w tym czasie będę wszystko zbierał. Co w każdym razie, ja bym Ignacy, wy byliście wy, a to były Heroesy 5. Widzimy się o godzinie 19. Trzymajcie się ciepło, pa pa.